Ostro zacznę, taki dowcip. Czym się różni Dreamliner od nastolatki? Niczym, nastolatka to mało lata i Dreamliner też mało lata. Bo jest problem taki, szósty z zamówionych Dreamlinerów będzie stał bezużyteczny, nie da się go wykorzystać w obecnej, tak jak to się nazywa, siatce połączeń lotu, ale za samolot trzeba będzie płacić raty leasingowe 7 milionów dolarów rocznie. Czymże jest te 7 milionów dolarów rocznie w porównaniu z faktem, że pokazujemy światu, stać nas? Stać nas, kto biednemu zabroni. A pamiętacie, jak przyleciał pierwszy Dreamliner do Polski, nie? To po taką uroczystość zmajstrowało, jakby już nigdy nikt w Polsce nie miał być głodny, bezrobotny i bezdomny. Ale z drugiej strony warto coś pokombinować i sprawić, żeby stojący Dreamliner zarobił na siebie. No, można Dreamlinera ustawić przy autostradzie i zrobić z niego najdroższą restaurację. Można za pieniądze oprowadzać wycieczki. Albo tworzyć w samolocie biedronkę czy żabkę. Można też zrobić Dreamlinera toaletę publiczną. W kabinie pilota dodatkowa kabina, a zamiast foteli wstawić pisuary i po dysze brać za siusiu, a po dwie za coś więcej, nie? Można w Dreamlinerze otworzyć zakład psychiatryczny dla tych, którzy wywalili kupę kasy na te włoskie pociągi pendoliny, nie? Które tak będą jeździły niewiele szybciej od pociągów polskich. Nie, można poczekać do święta w niebo wstąpienia, dać Dreamlinerowi na imię Mariusz, żeby się źle nie kojarzyło. A najlepiej, moim zdaniem, tego szóstego Dreamlinera, to jest tak podrzucić komuś i zobaczyć, co się stanie, nie? I reagować adekwatnie do sytuacji. To chyba najrozsądniejsze wyjście.